Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym wydaniu Top Apps na kanale wideotesty.pl. W tej serii co tydzień będę przyglądał się pięciu najciekawszym aplikacjom Android. Zatem zaczynajmy. Kłaniam się, Tomasz Nieskoda. Na samym początku przedstawię Wam bardzo ciekawą i do tego lekką aplikację na Nowaku. Czym jest na Nowaku? Otóż dzięki temu małemu cudynku będziemy mogli kontrolować naszą diodę LED i wydawać jej komendy, polecenia w naszym smartfonie. Zaczynając od prostego SOS, aż po disco, pod tryb disco, który jak widzicie jest naprawdę fajny na dyskotekę. Równie dobrze możemy też świecić, po prostu używać manuala, prawda? Manual. On, off, shake light, to jest shake light, to jest naprawdę bardzo fajna aplikacja, która, o, jak widzicie, trzęsę, się świeci. Do tego mikrofon, prawda, który świeci jak się do niego mówi, o, jak muszę głośniej mówić po prostu, bo mam mikrofon niestety, no i znak ostrzegawczy jak samochody, prawda. W ten sposób to wygląda. Tak. Będąc w temacie jeszcze disco, chciałbym Wam pokazać bardzo fajną aplikację do miksowania z naszych utworów na żywo. Na początku jakby jest to prosta aplikacja, prawda? Dodajemy utwór. Oho. Dodajemy utwór. Następnie możemy oczywiście dodać efekty. Jeszcze VFX-y. Cięcia ustawić na przykład w tym momencie i ciąć po prostu. Oraz super efekt. Zaraz Wam pokażę fali. Jeżeli chcecie zaskoczyć znajomych swoją sztuką DJ-ską, naprawdę polecam aplikację Adjunct. Cały czas będąc w temacie disco, jeżeli jesteście na dyskotece, wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście na dyskotece, nie wiecie jak nazywa się ten utwór, ale chcecie poderwać dziewczynę, prawda? No i mówicie, o, uwielbiam ten utwór, a ona pyta, ale kto to jest? No i ty w tym momencie co robisz? Gubisz się, jąkasz, nie wiesz, nie masz pojęcia co zrobić, więc ta aplikacja na pewno ci pomoże. Otóż, jak to działa? Nasza aplikacja w tym momencie wyszukuje nam muzykę, którą powinna lecieć w tle. Niestety, nie możemy użyć utworu, ponieważ będziemy łamać prawa autorskie YouTube. Aplikacja bardzo porządna, bardzo warta i na pewno przyda Wam się w niejednej sytuacji. Zatem przechodzimy dalej. Będąc w temacie muzyki i miksowania, szukania muzyki, mam dla Was teraz odskocznię. Otóż w tym programie będziemy tworzyć muzykę w 100% legalną oraz możliwą do wykorzystania. Czas zaprezentować Wam aplikację Music Maker Jam. Tak więc wybierzmy sobie profil, powiedzmy, tworzymy hip-hop. Aktualnie mamy teraz, powiedzmy, taki sample. To jest gotowy projekt, już wcześniej przeze mnie przygotowany. No ale okej. Okay. Pokrótce Wam pokażę, jak ona wygląda. Tak więc tu mamy loops. Tu ustawiamy nasze takie... na przykład drums, gitar, basy i tak dalej. Wybieramy sobie. Wszystko to słychać, mam nadzieję. To są nasze takie sample, prawda? No i tutaj ustawiamy to. Tak włączamy je, tak wyłączamy. Tak to działa. Następnie mamy song parts. To już to są po prostu całej piosenki, jakby elementy, które tworzą nam piosenkę, czyli parę save'ów. VFX, czyli to co w poprzedniej aplikacji, fala. Oraz nagrywarka, która domyślnie nam zapisuje plik do formatu MP3. Tak więc zobaczmy, jak to działa w praktyce. Przyciszymy sobie wszystkie z elementów i pokażę Wam pokrótce, jak to działa. Tak, ale co ja Wam będę psuł efekt? Sami się pobawcie, pobierzcie na swojego smartfona i życzę udanej zabawy.
W naszym rankingu oczywiście nie zabraknie czegoś, co podpasuje osobom, które aktywnie spędzają swój wolny czas. I jest to aplikacja Tabata Sport Interval Timer. Czym jest ta aplikacja? Otóż jest to nic innego jak timer, który pozwoli nam odmierzyć ilość rund z dokładnością sekundową, na przykład interwał Tabata, prawda? Czyli mamy 8 rund, 20 sekund pracy, 10 sekund przerwy. Wychodzi 4 minuty, wychodzi. Jak ktoś nie wie, co to Tabata, no to zapraszam do lektury na google.pl. Zaczynać możemy tutaj. Aplikacja jest prosta, prawda? Kto jej nie ogarnie? No, tu mamy zaczynać z pauzą, czyli po prostu zaczynamy od 10 sekund na jakieś tam szybkie wygibasy i tak dalej. Gorąco polecam naprawdę wszystkim, którzy aktywnie spędzają swój wolny czas. Na przykład tak jak ja. No to zaczynajmy. 4, 3, 2, 1, 0. To był oczywiście dźwięk kończący nasz dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz do zaglądania czasem na wideotesty.pl. Życzę udanego, miłego dnia. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się i cześć.